dorwałem takich czyścicieli mieszkań. On mówi, naprawdę Wojtek, to wy aż tak grubo tam idziecie w Białymstoku? Ona mówi, tam 330 tysięcy, ja mówię 295, tak stanęło. Po 3 miesiącach i 2 dniach sprzedałem to mieszkanie, nie? Zarobiłem na nim 170 tysięcy. Ja go jeszcze nie skończyłem, a już przyszła rodzina i kupiła tego flipa za pieniądze, które po prostu zwaliły mnie z nóg. Nie? Ludzie myślą intuicyjnie i czasami ta intuicja często bardzo zawodzi i czasami trzeba zrobić odwrotnie, niż intuicja podpowiada, bo doświadczenie powinno podpowiadać, a nie intuicja. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Wojtek Kiełsa. Piąteczka. Cześć. Wojtek jest fliperem w Białymstoku i postanowił w pewnym momencie zmienić karierę w korporacji na biznes inwestora w nieruchomości. I Wojtek już jest po 12 flipach i chciałem, żeby powiedział o swoich case'ach, bo naprawdę ma bardzo ciekawą historię i ma bardzo ciekawe case'y i ma trochę inne podejście. Każdy, kto wchodzi na ten rynek, ma trochę inne podejście, ale Wojtek jest menadżerem, który wiele lat pracował właśnie w korporacji. Ale miał doświadczenia flipowe i te doświadczenia flipowe miał takie, powiedziałbym, że które nie dawały dużo zarobić, natomiast coś się w pewnym momencie zmieniło. I chciałem jakby o tym porozmawiać, więc Wojtek, jak to się w ogóle zaczęło, że w ogóle zacząłeś robić swoje pierwsze mieszkania i ile to lat temu było? No to pierwsze mieszkania zacząłem robić pewnie ze 4 lata temu, 3-4, natomiast robić to duże słowo, bardziej podpatrywałem, jak robią to znajomi, którzy nazywali to flipami. No dziś wiem, że to z flipami miało tyle wspólnego, tylko z nazwy. Że tak, że trzeba było to po prostu kupić, wyremontować i sprzedać. To jak kupić, co zrobić i jak zrobić, żeby dobrze sprzedać, to tego nie było, dlatego te flipy były nam na poziomie zarobku, nie wiem, 10 tysięcy złotych do podziału czasem na 3, więc gdzieś naprawdę nisko. Bardziej się pasowało postarać w pracy i dostać dobrą premię, jako menadżer chyba, co? No zdecydowanie, dlatego też gdzieś środki, które miałem zarobione, no inwestowałem pasywnie, ale tak bardziej przygodowo niż przygodnie, niż żeby na tym zarabiać jakieś pieniądze. Nie sądziłem, że na tym można zarabiać pieniądze i to takie pieniądze. A to właśnie, więc jakby robiłeś tak sobie flipy przy okazji pracując, ale tak to się stało, że jakby spotkałeś mnie i trafiłeś do mnie i tak naprawdę spotkaliśmy się, no bo coś już robiłeś i, tak. I jakby często spotkałem się z opinią, że jak już ktoś robi flipy, to już jakby nie potrzebuje warsztatów, bo on sobie już jakby radzi, tak? Jak to było u Ciebie? Nie, to absolutnie bzdura. Bardzo dużo wyniosłem po spotkaniu z Tobą, gdy żeśmy się poznali. A jak żeśmy się poznali, no właśnie, jak się poznaliśmy? No muszę chyba od tego zacząć. Bo ja nie pamiętam już tego momentu. To były mroczne czasy końcówki pandemii, a no w zasadzie styczeń w tamtym roku, w 2021. A gdzie ja szukałem jakiegoś sposobu na życie, jakiegoś podejścia, jakiejś zmiany drogi w swoim życiu, czegoś nowego. Wypalenie zawodowe dawało znać o sobie. I moja obecna partnerka podarowała mi książkę. W zasadzie dwie książki. Jedna była o inwestowaniu na giełdzie, a druga to się nazywała się Flipy od zera, Daniel Siwiec. Daniel, dla mnie to był 7 poziom abstrakcji, jak ja to przeczytałem. Mówię, aż nie wierzę. I wszedłem szukając dalej. Daniel Siwiec, kanał znalazłem na YouTubie. Obejrzałem Bitwę o Milion i zobaczyłem Biznes Ridera. I patrzę, kurczę, o co tu chodzi? Dziewczyny, faceci. 3 flipy w 4 miesiące, 100 tysięcy zysku, dwa flipy w 3 miesiące, 80 tysięcy zysku. Mówię, co tu się dzieje w ogóle, nie? Mówię, skąd ci ludzie pieniądze? Okazuje się, że oni, skąd oni mają środki na to, żeby tworzyć tego rodzaju rzeczy i robić no rzeczywiście pieniądze konkretne, tak? Okazuje się, że wcale nie muszą mieć finansowania od mamy, taty czy też nie wiadomo jakiego majątku na koncie, tylko to są ludzie naprawdę, że tak powiem, zwykli, tak? Którzy w odpowiedni sposób prowadzeni robią niesamowite rzeczy. I dzisiaj cholera jestem w Biznes Riderze, nie? To jest niesamowitego, nie? I to jeszcze u Ciebie w mieście jesteś. Jestem w ogóle u siebie w mieście i chyba skróciłem o 1,5 roku naszą opowieść, nie?
Mniej więcej o półtorej roku. Co a się... który filmik Cię najbardziej zainspirował? Kliknięciem był na pewno Piotrek. Piotrek Adamczyk. Kliknięciem był też ten chłopak, który na Teneryfa się przeprowadził. No bo oni tam opowiadali tak, w tak prosty sposób. I ten Paweł na przykład, pamiętam, mówi, no zrobiłem 10 flipów, zarobiłem na nich 300 tysięcy. No mówię, no dobra, wow, nie? Później się... Paweł dalej jest na Teneryfie i dalej tam, tam działa, tam też się... No tak, i z tego, co on mówił, też tam pieniędzy, gdy zaczynał, nie miał w ogóle, tak. Ale to się szybko mnoży, jak pokazują doświadczenia właśnie przedmówców, o których rozmawialiśmy, czy też, no na przykład, nieskromnie moje. Biznes Rider. Dostałeś książkę i nie miałeś obawy, że już skoro jakby wiesz, że no, tobie to nie idzie, to jakby, że czegoś się nie nauczysz? Nie, ja przeczytałem tą książkę i mówię, dobra, wiem, kupuję mieszkanie, nie? Sam, pierwsze. No i zacząłem robić flipa, ale w międzyczasie pokazało się szkolenie, znaczy pokazało się zaproszenie na szkolenie do Ciebie. No i przyjechałem do Lublina i już po pierwszych 3 godzinach wiedziałem, że ten flip, którego robię... To nie wyjdzie. To nie to. To absolutnie nie to. I... Że on się nie spina, tak? Być może? Nie, on się spinał. On się spinał, to było dobre, ale tak, no czwarte piętro z 4, tak. Wymiana grzejników pochłonęła połowę chyba budżetu remontu. A pamiętam, chyba na tym wiecie. Tak, to była ta słynna akcja. Na szkoleniu, chyba tak. O tym mówiłeś głośno. Ja o tym mówiłem głośno, że właśnie mam takie mieszkanie i grzejniki wymieniam i to wszystko kosztuje i po co? No właśnie po co, no. Konsument kupujący potencjalny za to niestety nie płaci dzisiaj, tak. Nie? Niestety tak to jest. Na, nie wiem, oglądających moje mieszkania 100-200 osób, jedna zwróciła mi uwagę w całej karierze na grzejniki. No tak to, tak to, niej, słuchaj, tak tysięcy... to wyszło. Tak, tak. Ale wiecie, ale ludzie, którzy to robią, myślą totalnie inaczej. Ludzie myślą intuicyjnie i czasami ta intuicja często bardzo zawodzi i czasami trzeba zrobić odwrotnie, niż intuicja podpowiada, bo doświadczenie powinno podpowiadać, a nie intuicja. Ja wróciłem z tego szkolenia, sprzedałem tego flipa, zarobiłem na nim 26 800 zł to... i kupiłem mieszkanie. I teraz słuchaj, bo to jest dobre. Ja kupiłem mieszkanie już na tym trzecim mieszkaniu, tak, znaczy drugim. No, zarobiłem 100 tysięcy i to w międzyczasie wyrzuciłem ekipę jedną. Aha, bo właśnie, bo to jeszcze ekipy to kolejny temat, gdzie... No to by się nie udało bez Ciebie, żeś Ty mi nie powiedział, w jaki sposób z nimi pracować. No to ja bym ich wyrzucał na każdym flipie, pewnie zmienił ze 3 razy, tak? To... I raz byś się mógł nie nauczyć na tego, nie? No, ciężko by było, nie? Więc to Twoje patenty, które sprzedałeś gotowe, ja próbowałem ominąć parę razy, no robić, nie da rady. Po swojemu robisz, tak? Tak, i uważam, że i każdemu to powiem, że się nie opłaca, nie? To trzeba zrobić, to jest gotowy schemat, to trzeba zrobić od deski do deski, to po prostu wyjdzie, nie? Ja cały czas powtarzam, że jak chcesz mieć nieznane rezultaty, rób po swojemu. Jak chcesz mieć moje rezultaty, musisz robić jedno do jednego, tak jak ja mówię, i wtedy będziesz miał gwarancję, że zarobisz tyle, co ja. Nie, ale niektórzy wylą po swojemu i czasem może wyjdzie więcej nawet, jak tam coś wymyślisz, ale zazwyczaj jest gorzej. Ja myślę, że na początku absolutnie warto nie iść swoją drogą i nie iść na skróty, tylko wykorzystać to, co Ty przedstawiasz, bo to są rzeczywiście dobre patenty. I jak rozmawiam z Twoimi absolwentami, to każdy to powtarza, że jakby no jest wielu na rynku dzisiaj, tak, ludzi oferujących szkolenia z tej dziedziny, natomiast no, no, siwiec jest to tak, top of the top. Nie? To miło mi słyszeć. A no, tak jest. A co zmieniło to, jakby, że byłeś po tym szkoleniu, jak tego flipa za 100 tysięcy zysku zrobiłeś inaczej? Jakby inaczej go analizowałeś, liczyłeś, czy podjąłeś decyzję inaczej, czy jakby co się zmieniło, co takiego pyknęło, że zacząłeś nagle zarabiać? Wszystko razem, co powiedziałeś, tak? Czyli inaczej go troszeczkę policzyłem, w inny sposób dobrałem współpracowników do tego flipa, w inny sposób kosztorys skonstruowałem, tak? W inny zupełnie sposób ten flip został przygotowany pod sprzedaż, tak? Po prostu. Czyli niższym nakładem, a większym zyskiem, tak? Niższym nakładem, mniejszym zyskiem. Kupiłem go też fajnie, bo też jakby przez to chyba, co robiłem, ja nie mam problemu z nawiązywaniem jakichś tam kontaktów interpersonalnych, więc poznałem masę pośredników, oglądając mieszkania, tak? Bo też trzeba
to powiedzieć, że ja ich sporo obejrzałem. Myślę, że 100 na pewno. No bez tego się nie da kupić. Nie da się bez tego kupić. Więc myślę, że na pewno w swojej karierze obejrzałem 100, pewnie dużo więcej. Na tyle, że jak mnie teraz byś zapytał, jaki tu w tym bloku jest rozkład, to pewnie bym ci powiedział w tym, ja to w tym mieszkaniu. Ja to powiedz wszystkim, że warto te mieszkania oglądać. Nie, mieszkania warto oglądać. Ja dzisiaj dzwoni do mnie kolega, mówi, słuchaj Wojtek, mieszkanie mam fajne, gdzie? No podaje mi ulicę, piętro, balkon, ile, tyle. Mówię, słuchaj, przyjadę jutro obejrzeć. To jest na tej zasadzie, bo jakby ja... I jeszcze mówi mi, a wiesz, to jest tu, gdzie ta kuchnia po prawej stronie, a naprzeciwko sypialnia, a duży pokój to taki trochę tu z przejściem małym jest, nie? I my wiemy, o czym rozmawiamy, tak? Tak, tego się nie da zobaczyć w internecie. Nie da się tego zobaczyć, to trzeba z własnego... Z autopsji przeżyć. Więc... Więc Daniel, to mieszkanie to w ogóle było tak, no, że zadzwonił do mnie chłopak i mówi, słuchaj, zrób ludziom przysługę. Tam 3 osoby sprzedawały i mówię, dobrze, no to i obejrzyj to mieszkanie. Obejrzałem to mieszkanie, zaproponowałem cenę, nawet mocno się nie targowałem, gdzieś tam 10 tysięcy zszedłem z tej ceny. Ja liczyłem sobie, że zarobię na nim, no niech 40 tysięcy. Wtedy miałem takie założenie, że fajnie byłoby zarobić 30. No sorry, to jest drugi flip. Tak. No i w myśl zasady, która mi przyświeca od takiego 1,5 roku, jak żeśmy się poznali, że zarabiać dużo albo bardzo dużo, no to się przeliczyłem, no, że nie zarobiłem 40 tysięcy, w pewnym momencie patrzę, no może wyjdzie 60. Ja go jeszcze nie skończyłem, a już przyszła rodzina i kupiła tego flipa za pieniądze, które po prostu zwaliły mnie z nóg, nie? No bo jak zarabiasz nagle na 2 flipach prawie 130 tysięcy, jeszcze nie umiesz, a już zarabiasz, jesteś po szkoleniu, fajnie nabuzowany wiedzą, to zaczyna robić robotę i potrzebny jest sukces, żeby uwierzyć w siebie, tak? Tak, absolutnie. Tak. Ja sam uważam, że mówię też absolwentom, żeby wchodzili w tematy proste, takie modelowe, jak jest w strategii, 1:1, żeby zrobili 1, 2, 3, poczuli krew w żyłach i dopiero wtedy robili coś trudniejszego, żeby wiedzieli, że to działa, żeby już nauczyli się tego, a nie od razu weszli w tematy trudne, które mogą ludzi gdzieś tam często zniechęcić. Zaraz po tym drugim flipie pojawiły się 2 na rynku pierwotnym, gdzie w zasadzie bez pieniędzy zrobiłem 2 flipy, na nich też 120 tysięcy. Jak to było? To też pośredniczka do mnie zadzwoniła, jakaś tam nieruchomości, i mówi, że ma jakieś tam znajomości, układ z deweloperem, który ma obecnie 4 mieszkania, one co ci w tamtym roku 6300 za metr, to jest naprawdę, nawet wtedy była niska cena. No i mówię, dobra, to wezmę 4, ale nie mam pieniędzy, nie? Nie mam, bo mam coś tam włożone, wiadomo. No ale co tam się okazało, że można w zasadzie wziąć 2 i za te 2 nie zapłacić. Nie zapłacić od razu, więc ja je zarezerwowałem. I zanim mi się ta rezerwacja skończyła, to już znalazłem kupców na te mieszkania. Jednego byłem właścicielem, zapłaciłem chyba przez 3 czy 4 tygodnie, ale za chwilę otrzymałem też pieniądze od inwestora na remont tego mieszkania, także tak naprawdę no, użyłem pieniędzy na chwilę, na kilka tygodni, żeby zarobić 120 tysięcy. Tak? Deweloperka, no, robota o tyle fajna, że no, 4 tygodnie i mieszkanie jest pod klucz. Nie? Tak, bo jest mniejszy zakres remontu. Tak, łatwa, lekka i można powiedzieć przyjemna. No i tak jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty flip, łapie wiatr w żagle, tak? Dostaje kolejną informację. Nie dostaje informacji. Siedzę któregoś dnia, rozmyślając o swoich inwestycjach, jest mi coraz lepiej, portfel coraz zasobniejszy. Dalej, słuchajcie, jestem po 5 flipie, nie? Jestem po 58, tylko jestem po 5. To ledwo się zaczęło. Wszystko dzieje się w tamtym roku. Minęło 6 miesięcy od szkolenia u Daniela. Siedzę i myślę tak. Kurczę, no mieszkanie fajne. Posprzątać trzeba. Ale moja ekipa mówi, że ona nie będzie sprzątać. No to. Biorę z internetu. To jest ciekawe, bo ty o tym nigdy nie mówiłeś. No. Nigdzie. I teraz to pójdzie w eter. To jest mój patent. Proszę tego w Białymstoku nie używać. Okej, okay, dobra. Siedzę i myślę, kurczę, no to znajdę jakąś firmę, która mi to posprząta. No i dobra, przychodzi pan Zenek, czy pan Gienio i mówi, dobrze, posprzątam to mieszkanie panu, no ile tam, no jakieś pieniądze, 1800 zł, pamiętam zresztą dokładnie, tak, bo...
Raczej właśnie tego się nauczyłem, że należy pamiętać, co za ile i gdzie się tak. zapłaciło, to dużo... Albo ma zapłacić. Tak, albo się ma zapłacić, to dużo, dużo pomaga. No i posprzątał. I ja mu mówię tak, wie pan co, panie Gieniu? Dużo pan sprząta takich mieszkań? No to z kilka w miesiącu sprzątam. Super. To właśnie teraz oferuję panu pracę. Każde posprzątane mieszkanie mówi pan do potencjalnego człowieka, któremu pan sprząta, że ma pan kolegę, który jest zainteresowany zakupem tego mieszkania, nie? I takim oto świetnym i płynnym krokiem przychodzimy do mieszkania Hitu, gdzie dzwoni do mnie pan Gienio, tydzień nie minął od posprzątania mojego mieszkania. Mówi, panie Wojtku, jest mieszkanko? Powiedziałem, tak jak pan powiedział, kolega chce kupić, dam panu numer. Pani Kasia, dzwonię do pani Kasi. Dobrze, to spotkajmy się na inwestycji. Mhm. Spotkajmy się na inwestycji, mieszkanie, ruina, ale posprzątane. Mhm. No, ona mówi tam 330 tysięcy, ja jej mówię 295, tak stanęło. Po 3 miesiącach i 2 dniach sprzedałem to mieszkanie, nie? Mhm. Zarobiłem na nim 170 tysięcy. Kurczę, nie? I to pan Gienio, nie? Pan Gienio, czyli czyściciele mieszkań. Kiedyś jak to komuś opowiadałem, to jest też ciekawe, na zjeździe absolwentów twoim. Mhm. I mówię, słuchaj, dorwałem takich czyścicieli mieszkań. On mówi, naprawdę Wojtek, to wy aż tak grubo tam idziecie w Białymstoku? I co oni tym ludziom robią? Ja mówię, nie, to nie tacy czyściciele. To są czyściciele z mebli, odpadów, ewentualnie jakieś tam... łazienkowych, no prawda, armatury, nie, starej. Czyściciele to nie ci, co jakby wyciągają lokatorów. Nie? Czyli co, musiałeś to mieszkanie sprzedać za około 500, tak, mniej więcej? Ono... 530? Coś takiego. To miałem koszty, ale nie były duże. Wokół, było większe jakieś tam, tak? Mieszkanie. 60 metrów. Okay. 60-metrowe mieszkanie, tak. I to mieszkanie hit i w taki ciekawy sposób pozyskane, tak? A później pan Gienio się dawał jeszcze jakieś Tak, teraz dzwonił pan Gienio, ale nie zdecydowałem się, bo też pan Gienio, nie zawsze ktoś ma intratną propozycję, wiadomo. Pytanie, tak? Czy pan Gienio coś ma dostać odsyp, ma dogadane już? Ja nie powiedziałem tego. Tak, to ważne. Pan Gienio, powiedziałem mu, że zapłacę mu z góry, jak tylko dojdzie do transakcji, bez żadnych... I oczywiście pan Gienio otrzymuje pieniądze, które są należycie. Mało tego. Dziękujemy. Tak, jeszcze znalazłem 2 Gieniów, nie? Żeby nie było w Białymstoku. I też jestem z nimi po tak zwanym słowie, nie? To jest jakaś tam jedna z metod, nie? Moja, autorska, uważam. Made in Wojtek z Białegostoku. Metoda na Wojtka. Tak, metoda na Wojtka, ale też wiedzą pośrednicy, których mam pewnie kilkudziesięciu albo lepiej w telefonie, że jeżeli jest coś ciekawego, no to do Wojtka trzeba dzwonić, tak? I to też już zdążyłem sobie gdzieś tam z ludźmi ułożyć, ale to jest bardzo proste do ułożenia. Z nimi po prostu trzeba rozmawiać otwarcie, tak? Ja do tego zachęcam, do tego przekonuję, bo myślę, że koniec języka za przewodnika zawsze. Tak. Zawsze to wyznawałem i to się naprawdę sprawdza. My mamy taką metodę gadulstwa, w sensie może nie metodę, tylko źródło pozyskiwania ofert i czasem jest tak, że z głupiej rozmowy, nie wiadomo z kim, wyjdzie, że akurat chcemy kupić mieszkanie, ktoś akurat ma, zna kogoś i z tego później wychodzą deale. I to jest ciekawe bardzo, bo my na przykład staramy się robić tak, żeby śmieci, graty, które są, ktoś zabrał i jeszcze tak jakby na liście wystawiam za darmo, czyli kanapę, meble, ludzie z tych mebli robią różne rzeczy, czy tam je palą, czy tam, co już mnie interesuje, mnie by zabrali i nie trzeba było zapłacić. Czyli wiesz, dla ciebie kanapa jest kosztem, bo trzeba to wyrzucić i zapłacić Gieniowi, a dla innej osoby to jest często, jeszcze ta sieła będzie, ta 20 lat mieszkała w piwnicy. No tak jest. Na tej kanapie, tak, idealna dla niej. Tak jest i to wiesz, te lodówki, zamrażarki, to idzie hurtem, no. Tak, rzeczywiście tak. Dla mnie to jest zbytek. Byleby działało, ale z drugiej strony widzisz, jak idziesz tą metodą, to wtedy nie masz pana Gienia, który chodzi po mieszkaniach i robi to zawodowo, że ktoś do niego zadzwonił. No, to jest ciekawe, więc... Tak, ale jak mówię, no pan Gienio coraz się przypomina, mówię, to nie zawsze jest coś super intratnego, no bo z różnym ludziom on to sprząta. On się nie zna, gdyby się znał, to by nie sprzątał. Tylko by robiłby flipy, a mnie miał za inwestora, no tak pewnie by było. Nie? Dokładnie, ale to jest fajne właśnie, że ludzie tacy, którzy już działają, którzy zrobili już te paręnaście flipów, sami wymyślają różne rzeczy, sami dochodzą do pewnych wniosków, mają patenty, bo ilość tych osób, które ja wyszkoliłem, to są setki ludzi, którzy działają i suma ich doświadczeń i patentów jest tak duża, że ja nigdy...
tylu nie wymyślę. Nie ogarniesz, nie ma szans. Nie ogarnę, dlatego stworzyłem taki klub Property Master Club, do którego właśnie Wojtek dzisiaj zostanie dołączony. To jest klub moich absolwentów, którzy moją metodą i moimi patentami robią biznes flipowy. Zarobiły minimum 500 000 złotych właśnie, albo 10 flipów zrobiły na biznesie flipowym. I Wojtek do klubu dzisiaj przystępuje i tam mamy różne wyjazdy, mamy różne spotkania takie niekomercyjne po to, żeby łączyć tych ludzi, łączyć kapitał, wiedzę, wsparcie, żeby był taki backup, żeby po prostu te osoby, które najwięcej robią, żeby były w tym klubie i miały zawsze większe wsparcie, mogły się tymi patentami dzielić, bo często działają na innych rynkach nawet i mogą się tym wymieniać po prostu. I to jest właśnie fajne, już tych osób jest kilkadziesiąt osób w tym klubie, także a osób, które zarobiły milion, już jest powyżej 50 jakby w mojej grupie samych, które mają złoty jakby tytuł, więc naprawdę to działa. Rozumiem, to akurat mniej mnie cieszy, że ktoś był przede mną w tym klubie, ale to jest zawsze dążę do tych najlepszych i równam z najlepszymi, także myślę, że to tylko kwestia. No właśnie, więc zrobiłeś te kilkanaście, wiem, że sprzedałeś 9 mieszkań, tak. Natomiast masz parę mieszkań teraz w realizacji. Tak, 4. I powiedz mi, gdzie byś chciał być za te kilka lat? Za, nie wiem, te 2-3 lata, jak spotkam Wojtek, gdzie jesteś, to gdzie byś chciał być? W klubie złotym. Będzie coś powyżej złotego? Zobaczymy. Platyna, jak się jeszcze będzie rozwijać. Platyna jeszcze jest. Tak, to będzie 5 baniek. Nawet diamentowy. Tak, diamentowy. Nie wiem, to jest jakby taki niekomercyjny projekt, bardziej dla zasadzie, żeby rozwijać coś jeszcze i tworzysz fajne wyjazdy. Bo tak, to jest dobre. Bo jedziemy na przykład za granicę teraz, taki wyjazd, flip camp dla absolwentów właśnie do Turcji, gdzie będziemy mieli warsztaty właśnie z zadłużonych mieszkań, będą różne atrakcje. Ale głównie tam będzie wymiany doświadczeń. Wymiany doświadczeń, networking, ludzi, którzy działają do takich wyselekcjonowanych, żeby po prostu wymieniać wiedzę. Bo wiem, że tych wyjazdach, które były, to powstały spółki, powstały różne deale między absolwentami, więc to naprawdę fajnie się wymienia. To jest świetna idea, więc myślę, że miałem takie założenie, żeby spróbować deweloperki w międzyczasie. Myślę, że za 3 lata będę osobą, która spokojnie będzie patrzyła w przyszłość przez pryzmat. Na pewno nie do końca czekała na tą przysłowiową emeryturę, bo już będzie spokojna i bezpieczna, nie? Tak bym bardzo chciał. Ja wiem, że to dziś może brzmieć jakoś górnolotnie, no ale idąc tym tempem, tak, krzywą liniową w górę, no to chyba nie trzeba wielkiego matematyka, to tak powinno być. Potrzebna jest chęć, trochę koniunktury, z pewnością i będzie dobrze, także absolutnie pracuję nad bezpieczeństwem swoim i rodziny finansowym, tak? Biznes Rider. Bo flipy tu robisz, prawda? Flipy robię tu, ale zrobienie flipa w Warszawie nie różniłoby mi się w tej chwili absolutnie niczym. W żadnym miejscu w tym kraju wpuszczasz mnie tam, ja potrzebuję 2-3 miesiące na research albo i nie tyle. I robię flipa mniej, myślę, że sporo mniej. No bym zobaczył kilka bloków, czy to sama wielka płyta. Ale myślę, że ta sama. Myślę, że ta sama. I po prostu i robimy tam flipa. Flip w Warszawie różni się tym, że ja muszę na przykład zainwestować w mieszkanie 50-metrowe 500 000, a tu pewnie zainwestuję, nie wiem, 450, bo to też nie są jakieś duże dzisiaj różnice już w cenach. 450? Żeby zarobić te same pieniądze. Aż tyle? Wydaje mi się, że to bardziej 350. To znaczy, mówię o 50-metrowym mieszkaniu. To ile kosztuje za 50-metrowe mieszkanie? W już ci mówię. O, w takim bloku jak ten. Nie, no to w takim bloku jak ten to nie są drogie mieszkania, ale ja nie kupuję w takich blokach. Ja kupuję niskie bloki. Nie kupiłem ani jednego mieszkania w tak zwanym wieżowcu. Natomiast tutaj to też jest wielka płyta, co patrzymy po lewej stronie. Widzisz ten blok z numerem 1? To jest też wielka płyta. Ale są niektóre bardzo podobne i one są w cegle. Wolę te w cegle, bo tam łatwiej się kładzie instalacje, nie marudzą mi ekipy i tak dalej. No ale dobra, ile kosztuje? To zależy, czy kupisz dobrze, czy niedobrze. No ja kupuję do 6 000 za metr, tak? No okay. Więc okej, kupię za 300 000, ale jak je zrobię, no to pewnie wyjdzie około 400, ale sprzedam za 500, nie? I absolutnie nie mierzę 30-40 000, to jest w ogóle, ja nie patrzę na takie mieszkania już w tej chwili. I też różnie to może zabrzmieć, ja po prostu na to nie patrzę. Mi jak się gdzieś tam się nie klei między 7 a 8 dych, to ja nie wchodzę. I to nie są oddłużane mieszkania, to są mieszkania z rynku, gdzie bierzemy, teraz przeglądamy ogłoszenia i znajdziemy 2 w przeciągu pół godziny, gdzie pójdziemy i po prostu je obejrzymy i kupimy i zarobimy na nich, nie?
Okej, okay, a... To tylko tak działa. A nie? Duża jest konkurencja u Ciebie tutaj na rynku? Jakby gdzieś tam się sygnałeś z tym, czy... Czy inaczej, ja nie dostrzegam. Na pewno ona jest, natomiast ja nie patrzę za siebie. Ja robię swoje, ja mam swój schemat. Uważam, że nie ma tu zbyt wielu ludzi. No i teraz nie wiem, na szczęście, dla kogo po Twoich szkoleniach z Białegostoku, nie? Więc okej, okay, ludzie robią flipy, tak? Kiedyś mi taki doświadczony flipper powiedział, że zrobił tutaj 200 flipów, bo to prawda, tyle zrobił. No ale ja rozmawiałem z nim, jakie to pieniądze na tych flipach, no i tam padały kwoty rzędów, wiecie, no 15-20 tysięcy, no dobra, tak. No. Lepiej zrobić... Ja zrobię 50 za chwilę, tak? I lepiej zarobić, a mniej narobisz. No w tym jest rzecz, tak? Tak, bo to jest sposób skalować to i robić, i trzepać kapitału, zamrażać i zarobić po dwie dychy, bo to nie ma sensu w ogóle. No tak, a idą takie, myślę, będzie taki czas, że będą się sprzedawać mieszkania takie, które się wyróżniają, nie? Tak. A żeby mieszkanie się wyróżniało, no to co musi mieć? Musi mieć cenę, wykończenie, no gdzieś tam kilka aspektów na pewno. No i ja dzisiaj mam na szczęście taki bufor w swoich realizacjach, że ja, okej, okay, mogę zarobić 70 tysięcy, ale mogę zarobić 50, tak? Tak. I będę 20 tysięcy tańszy niż konkurencja tak zwana, tak? No właśnie, więc jakby... Masz jeszcze przestrzeń do tego spokojnie. Nie? No w tym rzecz. A jak sobie wcześniej ten biznes wyobrażałeś? Wcześniej przed szkoleniem? Absolutnie sobie go wyobrażałem jako coś dużo mniejszego. Coś... Takie hobby bardziej, tak? Czy... No bardziej hobby. Kupujesz mieszkanie, czekasz tam pół roku, 8 miesięcy, aż się sprzeda, kupujesz sobie następne i tam zawsze te tam... 5-10 tysięcy masz więcej w roku do budżetu, nie? W ten sposób, nie? 50 tysięcy? No dodatkowo do budżetu, nie? Także tak bardzo spokojnie to widziałem. Ja dopiero zauważyłem po tym szkoleniu, że kurczę, jakie to proste, można mieć tych flipów więcej, można mieć ich 4, 5, 6, 7. Wiesz co, ja pamiętam tą grupę, bo to była grupa, która później przyszła w dużej ilości do mnie na flipy hurtowe, która zaczęła bardzo ostro działać. I nie wiem przypadkiem, czy Adam nie był na tym szkoleniu, też chyba też był na tym marcowym. Adam właśnie z Koszalina. Mogło i pamiętam, była tam taka gruba impreza, to były czasy covidowe i był COVID na tym szkoleniu, pamiętam. I wiem, że była i taka impreza, że po prostu w jednym pokoju po szkoleniu balowało chyba 20 osób. To mogło być to szkolenie, rzeczywiście. I wiem, że transmisja tam była bezproblemowa. No tak, to, bo to też jakby jedna z moich dewiz to jest też no... Work hard, play hard. No tak. Absolutnie tak. I to jest też takie to fajne towarzystwo, że ci ludzie potrafią, jak to się mówi, do tańca i do różańca. Tak. Potrafią się dobrze pobawić, no i ale do roboty też są pierwsi, nie? A korzystałeś jakby z grupy absolwentów, jakby pomagałeś? Cały czas korzystam z grupy absolwentów, bardzo dużo pomagałem. Dzisiaj myślę, że dzisiaj dzwonią do mnie ludzie, czy piszą z grupy absolwentów i mówią, weź, i to jest dobre, weź ty mi, słuchaj, podpowiedz, bo ty już jesteś tak doświadczony, że w ogóle nie wiadomo co. No, ja wiem, na ile jestem doświadczony, wiem, że w pewnych sprawach mogę pomóc, ale jak mi dużo dało funkcjonowanie w tej grupie, że dzisiaj umiem pomóc komuś, nie? I mogę rzeczywiście komuś być może nie autorytetem, ale gdzieś tam mogę podpowiedzieć coś i podać jako wzór, nie? Tak. Wesprzeć się tym, czego się nauczyłem jednak, nie? A zresztą tutaj brałeś z grupy, to co na przykład takiego? No z grupy brałem wszystko, od założenia działalności gospodarczej, spółki, z o.o. po, nie wiem, wykańczanie kapitał na przykład, umowy. Akurat kapitału z grupy nie brałem, natomiast miałem propozycję kapitału. Mhm. Niemniej jednak w międzyczasie zawsze no, gdzieś albo go sam pozyskiwałem, albo znajdowałem inwestora, chociaż głównie opieram na swoim kapitale, chociaż teraz, gdy już te gdzieś tam nie wiem, znajomi czy potencjalni inwestorzy widzą, że to wychodzi. Przysłowie, to jest łatwiej po prostu. Tak, to jest łatwiej i im jest łatwiej, także mam dwóch inwestorów, jest fajnie, aczkolwiek możliwości dużo większe. Nie? Dzięki Wojtek, że zgodziłeś się wystąpić i powiedzieć jakby o swoich biznesach. Także liczę, że już za pół roku dostaniesz złoty certyfikat bycia w klubie. No pewnie. Piąteczka. Dzięki.